To jest szczecineski program samorządowy, w którym witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również mojego gościa, którym dziś jest Pan Wiceburmistrz Maciej Makselon. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Burmistrzu, od 1 marca ruszyła z powrotem szczecinecka wypożyczalnia rowerów miejskich. Tak, wszyscy mieszkańcy na to czekali. Szczecinecka wypożyczalnia rowerów miejskich zgodnie z naszymi zapowiedziami od 1 marca znowu jest na ulicach Szczecinka, znowu jest aktywna. Jest to element naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju miasta, zrównoważonego transportu i rzecz, która cieszy się niesamowitą popularnością pośród mieszkańców. Warto przytoczyć kilka faktów z ubiegłego sezonu 2019 roku, bo to był rok rekordowy pod względem popularności systemu wypożyczalni rowerów. Aż 103 tysiące wypożyczeń rowerów w okresie od marca do listopada. To naprawdę są bardzo imponujące wartości. To tylko pokazuje, że to jest ten środek komunikacji, który mieszkańcy Szczecinka rzeczywiście pokochali i rzeczywiście z niego korzystają. W tym roku do dyspozycji mieszkańców przygotowaliśmy 3 stacje wypożyczeń więcej, ponieważ to była inicjatywa zwycięska z pierwszego budżetu obywatelskiego, więc obecnie mamy 27 stacji wypożyczalni na terenie naszego miasta, 185 rowerów gotowych do jazdy po ulicach naszego miasta. Co roku dorzucamy kolejne ścieżki rowerowe w taki sposób, aby ten system wypożyczalni jak najlepiej mieszkańcom służył. I nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zachęcić mieszkańców do tego, żeby dalej korzystali z naszych rozwiązań transportowych, rozwiązań ekologicznych. Przypomnę, że darmowa komunikacja miejska, autobusy elektryczne w powiązaniu z wypożyczalnią rowerów miejskich naprawdę lokują nas w czołówce Polski pod względem myślenia takiego proekologicznego transportu miejskiego. Skoro o podróżowaniu mowa, warto wspomnieć, że niemała wyprawa jest za przedstawicielami ratusza. Mówię o ubiegłotygodniowej wizycie w Holandii. Rzeczywiście w zeszłym tygodniu reprezentacja Szczecinka gościła na zaproszenie burmistrza miasta partnerskiego Bergen-op-Zoom. Spędziliśmy, ponieważ brałem udział w tej delegacji, ale również był przede wszystkim burmistrz Daniel Rak, pani prezes basenu Beata Bracka, dwóch radnych Marcin Kaszewski oraz Marek Bogdanowicz. Spędziliśmy kilka dni na zaproszenie burmistrza, ponieważ była to pierwsza wizyta po wyborach burmistrza miasta Szczecinka, pana Daniela Raka, tak aby się burmistrzowie ze sobą zapoznali. To była owocna wizyta. Zazwyczaj te nasze relacje z miastem Bergen-op-Zoom są bardzo dobre. To jest miasto, które mamy najdłuższą historię współpracy z Bergen-op-Zoom i ta współpraca nie jest tylko i wyłącznie na papierze i tylko i wyłącznie w teorii, ona rzeczywiście w praktyce wypada bardzo dobrze. Tutaj koniecznie trzeba przywołać Stowarzyszenie Żumelarz, które jest dedykowane jakoby współpracy z miastami partnerskimi. I to Stowarzyszenie Żumelarz świetnie funkcjonuje, naprawdę bardzo dobre inicjatywy nawiązuje z naszym miastem. Również na ten temat były prowadzone rozmowy zarówno z prezesem Stowarzyszenia Żumelarz, a także z burmistrzem Frankiem Peterem. Co można zrobić jeszcze, jak pogłębić tą współpracę? Padło wiele deklaracji dotyczących wymian młodzieżowych, zorganizowania zawodów sportowych, czy właśnie nawiązania jeszcze głębszej współpracy i podglądania wzorców, jeżeli mówimy o polityce socjalnej, ponieważ Holandia jest niewątpliwym liderem i wyznacza standardy europejskie, jeżeli bierzemy pod uwagę opiekę socjalną, opiekę społeczną, szczególnie osób starszych. Wiele rozwiązań, które burmistrz Daniel Rak ma w swoim programie wyborczym, czy wdrożył, czy zamierza wdrożyć, jak mieszkania chronione, jak opaski dla osób starszych, to są rozwiązania, które podglądaliśmy w Holandii. I
to jest to fajne, ten obszar, którym wymiany doświadczeń, ponieważ ja mówię o tym, co my, jakie my wzorce czerpiemy z Holandii, ale również urzędnicy holenderscy, którzy przyjeżdżają do Szczecinka, również tu podpatrują pewne rozwiązania, jakie my wdrożyliśmy w funkcjonowaniu naszych urzędów, naszego miasta. Bardzo fajna, udana wizyta, również z deklaracją rewizyty zaprosiliśmy burmistrza wraz z małżonką oraz z osobami reprezentującymi miasto Bergen op Zoom na czerwcowy koncert taneczno-muzyczny, który będzie organizowany w Szczecinku przez Szkołę Muzyczną oraz Klub Tańca Towarzyskiego AIDA. Wierzę, że do tego rewizyty w Szczecinku dojdzie i już nie mogę się doczekać na spotkanie z bardzo miłymi i sympatycznymi ludźmi z Bergen op Zoom. Z dalekiej Holandii wróćmy do naszego miasta. Spore ułatwienie dla miłośników kina czeka właśnie w kinie Wolność. Rzeczywiście z dniem również 1 marca, tak jest data ostatnią, wiele rzeczy od 1 marca się dzieje. Również SAPiK w końcu, można powiedzieć, tak, bo jest to standard, który przecież już w wielu, wielu miastach funkcjonuje, uruchomił stronę, która obsługuje internetowe zapisy i rezerwacje możliwość rezerwacji biletów do naszego szczecineckiego kina. Więc wszyscy ci, którzy nie chcieli, czy nie wiedzieli, czy są dostępne miejsca na dany seans filmowy, mogą teraz zupełnie w sposób bezproblemowy wejść na stronę bilety.sapik.pl i tam sprawdzić z jednej strony repertuar, zarezerwować sobie miejsce, rząd i przyjść do naszego kina, cieszyć się nowościami, premierami, wszystkimi filmami, które w naszym kinie Wolność są wyświetlane, a jest ich cała masa i zachęcam również do skorzystania z tej strony i rezerwacji biletów. Z końcem lutego swoją pracę rozpoczął również Sokolnik, którego zadaniem jest, a w zasadzie zadaniem jego podopiecznego, przepędzenie ptaków, które są uciążliwe dla sporej grupy mieszkańców. A konkretnie 3 ptaków, ponieważ rzeczywiście 2 jastrzębie, 1 sokół w rejonie naszego parku od końca lutego do początku kwietnia są odpowiedzialne za to, żeby przepędzić krukowate i gawronowate ptaki, które sprawiają i mam nadzieję nie będą sprawiały wiele, wiele uciążliwości w tych rejonach. Ale może zacznijmy od początku. Mówimy tutaj o obszarze Parku Miejskiego i nie tylko, bo jest to rejon Ogólniaka, dużego Ogólniaka, jest to rejon z przedszkola imienia Kornela Makuszyńskiego, Kościoła Mariackiego, tego parku, gdzie ten wysoki drzewostan jest obecny, ale również ulicy Mariackiej i tego osiedla przyklejonego do ulicy Wyszyńskiego. Tam mieliśmy od wielu, wielu lat mnóstwo, naprawdę mnóstwo zgłoszeń od mieszkańców, od rodziców dzieci, które przeprowadzają do przedszkola, czy od rodziców dzieci, które uczęszczają do dużego Ogólniaka, no, że jest problem z zanieczyszczeniami ptaków, które tam gniazdują, które tam przesiadują. No i my oczywiście ten problem mieliśmy zdiagnozowany. Szukaliśmy rozwiązań, podcinaliśmy te drzewa, staraliśmy się w inny sposób przepędzać ptaki. Nie udawało się to do tej pory. Próbujemy wykorzystać Sokolnika, ponieważ jest to nam znanych metod, najbardziej skuteczna metoda i najbardziej również taka naturalna metoda płoszenia ptaków. I od końca lutego do początku kwietnia Sokolnik w tych rejonach, o których wcześniej wspominałem, od świtu do zmierzchu ze swoimi ptakami tam po prostu przesiaduje i płoszy je. Już widać skuteczność, tak? Bo już o tej porze roku, w analogicznych latach poprzednich, było widać, że te gniazda już zaczynają ptaki tam zbudować, już tam zaczynają przesiadywać. Teraz jeszcze tych gniazd nie widać i miejmy nadzieję, że tak, że po prostu te działania Sokolnika spowodują, że te rejony będą czyste od zanieczyszczeń ptaków i nie będziemy mieli większych problemów, nie będziemy musieli wydawać dodatkowych pieniędzy na czyszczenie, na podcinanie gałęzi, że ten rejon będzie po prostu bardzo dobrze wyglądał.
Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. To był Szczecinecki Program Samorządowy. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne programy.